gość Radia Nysa. Witam serdecznie, studio numer 2, Radio Nysa 103 i 6 FM. Gościem Radia Nysa, gościem państwa jest dzisiaj pan Janusz Chabiński, radny Rady Miejskiej w Nysie, przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych. Witam serdecznie. Witam serdecznie państwa, szczęść Boże. Witam w tym naszym mieście pięknym i coraz piękniejszym. Szczęść Boże, panie Januszu. Staropolskie przywitanie. Przywitanie. Okej. Zacznijmy od spraw oświatowych. W sobotę kolejna sesja specjalna w Radzie Miejskiej w Nysie, właśnie poświęcona między innymi, bo nie tylko, ale sprawom nowej sieci szkół w Nysie. Jak to będzie wyglądać? Tak, no, zmieniła się ustawa i ustawa zmusza nas do zmiany naszej sieci. Zgodnie z nowym prawem szkoły podstawowe istniejące stają się automatycznie 8-letnimi szkołami podstawowymi. W tym momencie znikają nam gimnazja i już w przyszłym roku od września nie będzie naboru do gimnazjów. No i te szkoły mogłyby zniknąć, mogłyby wygasnąć. Znaczy szkoły chodzi fizycznie o budynki, tak? O instytucję, która w danym pomieszczeniu, w danych budynkach się znajduje. I co? I nauczyciele by zostali bez pracy. No właśnie w tym momencie gmina musiała podjąć pewne działania, które zagospodarują wszystkich nauczycieli, umożliwią dzieciom, które mamy w naszej gminie, chodzenie do odpowiednich szkół, odpowiedniej wielkości, w których będą miały odpowiednie warunki bezpieczeństwa zapewnione, bo niektórzy rodzice zgłaszali obawy, że dziecko 9-letnie będzie chodziło z uczniami 8 klasy do tego samego budynku. Kiedyś tak chodziliśmy i nie było problemów, a teraz rodzice się bali. No i musieliśmy przygotować odpowiednią nową, czy gminny zarząd oświaty musiał nam zaproponować odpowiednią nową strukturę. Struktura ta będzie wyglądała w następujący sposób, że szkoły, które są w sołectwach, zostają przekształcone, bo tak chciały, w 8-letnie szkoły podstawowe i tam będą funkcjonowały tak jak do tej pory. Będzie więcej lat. A lokalowo te szkoły są przygotowane na to? Tak, bo na przykład w Kopernikach szkoła kiedyś była taką szkołą 8-letnią, ma bardzo dobre warunki i mogłaby nawet więcej dzieci przyjmować niż w tamtym terenie rodzi się. A kadra nauczycielska da sobie radę z tymi poszerzonymi klasami? No bo to dojdzie kilka roczników. Będzie kilka roczników więcej i te klasy starsze już będą miały nauczanie przedmiotowe. Dlatego my tutaj w gminie, tworząc plan i porównując siatki godzin, tak prosiliśmy dyrekcję, żeby wspólnie między sobą współpracowały, żeby nauczyciele, którzy tracą godziny gimnazjalne, mogli być zagospodarowani w tych rejonach jak najbliższych. Tak na przykład nauczyciele gimnazjum numer 1 praktycznie są włączeni w szkołę podstawową numer 5. I obszar, który szkoła podstawowa numer 5, rejon, który przedtem miała do tej pory, został powiększony. Tak, żeby w tej strukturze mogło w przyszłości do tych dwóch obiektów uczęszczać około 800-900 dzieci. W ten raz, mając taką liczbę dzieci, uczniów, można to odpowiednio zorganizować. To już zależy od dyrekcji, bo dyrektorem takiej szkoły zostaje dyrektor szkoły podstawowej. To już ustawowo. I wtedy pani dyrektor raz z dyrektorem obecnym gimnazjum, który będzie też ustawowo jej wicedyrektorem automatycznie, ustalają między sobą i zakres, w jakich uczniowie będą chodzili do obiektu gimnazjum szkoły podstawowej numer 5 do budynku, a i którzy będą chodzili do budynku szkoły gimnazjum numer 1. No właśnie, bo ten podział na budynki jednak pozostanie, prawda? Pozostanie. Podobnie jest ze szkołą podstawową numer 10 i gimnazjum numer 2. Tam też te dwa obiekty zostały połączone w jedną szkołę w dwóch budynkach.
Byłem w zeszłym tygodniu na spotkaniu z rodzicami, z dyrekcją tej szkoły i zostało ustalone, że na przykład w szkole podstawowej numer 10 do tego obiektu będą chodziły dzieci od klas 1 do 3, a przedtem chodziły od 1 do 6. Mhm. Od 1 do 3, a dzieci od klasy 4 już będą uczyły się w budynku obecnego gimnazjum numer 2. Ale klasy przejdą te same, nie będą już dzielone wtedy. Nie będą, nie mhm. będą. Te same, ci sami uczniowie, tylko tutaj będą młodsi, czyli w wieku 6, 7, 8 lat, a już od 9-letni, czyli od klasy 4 przychodzą do drugiego obiektu. O tym, jak do tego podchodzą nauczyciele, zaraz porozmawiamy. A jak rodzice do tego podeszli na tym spotkaniu? Na tym spotkaniu najpierw była obawa pewnych rodziców, których dzieci będą w klasie 4, że nagle spotkają się z tymi uczniami jeszcze gimnazjum. Mhm. Gimnazjum, którzy to będą uczniowie 8 i 9 klasy gimnazjum, bo ona wygasa. No, tylko jedna mama takie obawy wyraziła, że bała się o swoje dziecko, ale byli rodzice, na przykład rodzice, którzy mówili, my jesteśmy z klasy 3 A, w przyszłym roku 4 A, i my nie chcemy, żeby nasze dzieci gdzieś były jakoś izolowane. My też chodziliśmy do takich szkół i chcemy, żeby wszyscy chodzili razem. Normalnie tak to się odbywało kiedyś. Mhm. A będą wprowadzane, no bo też są takie obawy w kraju, że no, ta reforma spowoduje też dwuzmianowość. Nie, w naszych planach jest to, żeby wszędzie zaczynały się zajęcia od godziny 8, a maksymalnie jeszcze, żeby był w każdej szkole możliwy obiad do zjedzenia dla dziecka, bo takie warunki chcemy spełnić, i żeby o godzinie 15 kończyły się. Na przykład w tych dwóch budynkach, czy mówię, szkoła podstawowa numer 5 i gimnazjum numer 1, czy szkoła podstawowa numer 10 i gimnazjum numer 2, w tych dwóch obiektach będzie się uczyło 800 do 910 dzieci, gdzie kiedyś w samym obiekcie gimnazjum numer 2 chodziło 1200 dzieci, a do samej szkoły podstawowej numer 10 840 dzieci. Więc spokojnie oddziałów jest tak dużo, miejsca jest tak dużo, że spokojnie będziemy mieli wszędzie zajęcia. No, były takie niektóre szkoły podstawowe nawet, które wprowadzały dwuzmianowość nauki, nawet w tych pierwszych takich rocznikach. No to było kiedyś. Mhm. My teraz, tworząc nową sieć szkół, było od razu takie założenie. W tej sieci szkół wszystkie dzieci będą chodziły na pierwszą zmianę. Będą zaopiekowane odpowiednio. Bezpieczeństwo będzie dla nich im zapewnione, żeby nie było problemów. Mhm. I jeśli chodzi o świetlicę, to się nic nie zmienia? Nic się nie zmienia. Przy czym świetlica, jeżeli będzie jednozmianowość, świetlica będzie najpierw rano czynna, potem wszystkie dzieci idą na lekcje. Mhm. Mogą się zdarzyć sytuacje, że mamy przedmiot religię. Nie wszystkie dzieci chodzą na religię. Jeżeli będzie taka sytuacja, że rodzice zgłoszą, że dane dziecko nie będzie chodziło na religię, to w świetlicy będzie... Mhm. Nauczyciel się takim dzieckiem mógł zaopiekować. Ale potem, gdy pierwsza klasa skończy zajęcia w danej szkole, automatycznie jest otwierana świetlica, żeby dzieci mogły kontynuować tam zostać i mieć opiekę. Panie Januszu, w kraju zapowiadane są protesty Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciwko reformie oświatowej. Czy w NYS-ie też się szykuje taki protest? No, spotykaliście się? Przejdźmy teraz do nauczycieli. Rozmawialiście z nauczycielami? To było tak. 12 grudnia mieliśmy spotkanie z grupą nauczycieli, radni, bo tak poprosili nas, którzy mieli inną koncepcję organizacji niby oświaty u nas w gminie Nysa, gdzie wyrażali się, że chcieliby, żeby każda szkoła była szkołą 8-letnią. Czyli gimnazjum numer 1, żeby był szkołą 8-letnią, gimnazjum numer 2. Czyli w każdym budynku 8-letnia szkoła. Przy czym pewne były też ich nieścisłości, bo jedni mówili właśnie, że chcą 8-letnią szkołę, inni wyrażali te obawy jako rodzice, że dzieci starsze będą chodziły z dziećmi młodszymi do tej samej szkoły. Prosiliśmy ich, żeby... tych nauczycieli, ja nie mówię, że to byli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, tylko prosiliśmy, żeby przygotowali odpowiedni tam
plan swój i nam go przedstawili. Minęło, od 12 grudnia już minęło sporo czasu i... Ponad miesiąc. I nikt się do nas z powrotem nie zwrócił z tą sprawą. Tylko Gminny Zarząd Oświaty pokazuje, jak chce zorganizować swoją oświatę. A Związek Nauczycielstwa Polskiego, no zdarzyła się taka rzecz, że Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował do dyrektorów szkół naszych gminnych pewne swoje żądania. Jeżeli te żądania nie zostaną przez nich spełnione, to w ciągu 5 dni mieli rozpocząć strajk. No, do tej pory jeszcze się nie rozpoczęło, a te żądania były tak sformułowane, że dyrektorzy nie mogli ich spełnić. A jakie to były żądania? Na przykład, że podwyżka 10% wynagrodzenia dla nauczycieli, następnie zapewnienie nauczycielom tego, że nie zostaną zwolnieni czy zatrudnienia do chyba końca 2023 roku i tak dalej. Dyrektorzy takich nie mogli żądań spełnić. Mm-hmm. Panie Jaszu, chciałem pana spytać jeszcze, czy coś jeszcze do tej reformy światowej byśmy mogli dodać? No na pewno wszyscy nauczyciele będą zatrudnieni. Byli tacy nauczyciele, którzy mieli zatrudnienie roczne, albo byli zatrudnieni do czerwca, umowy czasowe. A z grafika, który został przez nas sprawdzany, są możliwości, żeby oni byli dalej zatrudnieni, więc te umowy były, można powiedzieć, niezgodne z prawem. Mhm. Mają być, to dotyczy też nauczycieli gimnazjum nr 1, mają te sprawy być jeszcze teraz, zanim zostanie zmieniony system oświaty, wyprostowane, że nauczyciele będą mieli umowy do końca sierpnia, a potem od nowego roku dostaną już w nowej szkole umowy bezterminowe. Mm-hmm. Na pewno do reformy światowej będziemy jeszcze nieraz wracać, nieraz o tym mówić. A ja chciałem pana teraz zapytać o poprzednią sesję nadzwyczajną, tą taką długą, która trwała kilka dni. No i właściwie o stanowisko radnych PiS, no bo był u was taki trochę podział. Cztery osoby was było. Pan był w tej osobie, która chciała głosować, w tej grupie, która chciała głosować ten plan przestrzennego zagospodarowania. Przypomnijmy, głównie chodziło o lokalizację galerii Dekada. Czy też, żeby gracz odłożyć? Sprawa odłożenia. No, wojewoda, też można powiedzieć wojewoda PiS-u, zaskarżał tą uchwałę, więc jeżeli są jakieś wątpliwości, ważne, żeby te wątpliwości były wyjaśnione. No i można by było tą sprawę odkładać do wyjaśnienia tych możliwości, ale... No, złożenie przez wojewody skargi nie wstrzymuje procedury. Jeżeli ta procedura się odbywa, no to uczestniczyliśmy w tej procedurze. Nie chcieliśmy, no nie wszyscy byli skłonni przerywać tą procedurę i chcieliśmy doprowadzić ją do końca, żeby no, można było wyjaśniać kolejne może skargi w przyszłości, jak już będzie wszystko jasne. Mogę powiedzieć, że wczoraj też zdarzyła się niekorzystna rzecz dla galerii, którą przegłosowaliśmy na tak. Prokuratura zgłosiła do sądu sprawę niedopełnienia przez urząd komunalizacji ulicy Drzymały. Dotyczy to wszystkich burmistrzów, bo pan Warzocha sprzedał ten teren razem z ulicą Drzymały, a potem mieliśmy różnych burmistrzów, pana Rogowskiego, pana Sanockiego, pana Smutkiewicza, panią Barską. No i żaden z tych burmistrzów nie dopełnił tej komunalizacji ulicy Drzymały. Sprawa została skierowana, rozumiem, że jest akt oskarżenia. Przeciwko komu? Przeciwko gminie prawdopodobnie. Przeciwko gminie. Mhm. No i znowu tutaj będzie sprawa, jeżeli ten oskarżenie zostanie pozytywnie rozpatrzony przez rząd, że ta ulica powinna zostać skomunalizowana, inwestor będzie miał znowu problem przeprojektowania tego
obiektu. No to będzie się jeszcze sporo działo w sprawie galerii, ale również, o czym oczywiście będziemy mówić na antenie Radio Nysa, również dzisiaj przyjeżdża pani wicewojewoda Porowska do Nysy w sprawie piątego zjazdu dużych rodzin, który w tym roku będzie miał miejsce w Nysie, tak? Co to co dzisiaj będzie uzgadniać? No piąty zjazd dużych rodzin będzie się odbywał między 16 a 18 czerwca. To jest... Będą uzgadniane sprawy organizacyjne. Kto za co odpowiada przy tej organizacji? Kto zaprasza? Bo pójdą zaproszenia do prezydenta, do pani premier i innych przedstawicieli, których byśmy chcieli tutaj widzieć u siebie. Mhm. Jest to bardzo duża logistycznie sprawa, bo przyjeżdża ponad 1000 dużych rodzin, co to znaczy rodzin 3+, których jest ponad 5 osób w rodzinie. No, wszystkie sprawy trzeba dograć, rozpoczynać dogrywanie i właśnie dzisiaj pani wicewojewoda, pani wojewoda Wioletta Porowska przyjeżdża, żeby te uzgodnienia z burmistrzami zacząć podpisywać i rozpocząć procedurę zaproszenia, bo jednak 16-18 czerwca to jest daleko albo niedaleko, bo grafiki naszych wysokich przedstawicieli państwowych są już mocno zapełnione. Musimy kończyć powoli. Chciałem jeszcze pana na koniec zapytać, panie Januszu, o konflikt, który był pomiędzy panem a panią Martą Klubowicz, dyrektor NDK, no mniej więcej miesiąc temu. Już sprawa jest załagodzona? To było dwa miesiące temu wystąpiłem. No ale tak jeszcze miesiąc temu trwało. Trwało. Dla mnie ten konflikt praktycznie nie istniał, gdyby nie... Tam chodziło o obchody 11 listopada. 11 listopada. No, uroczystość, która w tym roku się odbyła, była według mnie uroczystością niepatriotyczną, tylko internacjonalistyczną. I to na tym polegał ten konflikt, że ja uważam, że... No, poglądy internacjonalistyczne nie są nowym patriotyzmem. A wczoraj oglądał pan uroczystość przyznania panu prezesowi Kaczyńskiemu tytułu Człowieka Wolności? Akurat nie byłem na tym, nie uczestniczyłem, bo miałem inne obowiązki, nie oglądałem tego. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Janusz Chabiński, przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych w Radzie Miejskiej w Nysie. Był dzisiaj, przepraszam bardzo, że ta pogoda, naszym i państwa gościem. Coś pan chciał jeszcze na koniec dodać może? No, życzę naszym mieszkańcom, żeby wszystkie ich plany spełniały się. Jeżeli mamy być dobrym ich reprezentantem, to bardzo prosimy, żeby te plany nam zgłaszali swoje projekty. My będziemy je realizować, bo po to jesteśmy w Radzie, żeby być ich przedstawicielami, nie tylko swoimi. Dziękuję bardzo i szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.